No, witam Państwa na pierwszym spotkaniu, które będzie komentowane live. W dzisiejszym pojedynku Ligi Masters zmierzy się pan Drzazga, Przemysław Drzazga, profesor. Różnie nazywają go inni zawodnicy. Aktualnie czeka na zaproszenie do pierwszej rundy przez Kopra. Dek jest naszykowany, Przemek w pełni gotowy. Widzę, że jeszcze sprawdza, weryfikuje ostatnie rzeczy, upewnia się, czy na pewno wszystko jest tak, jak należy. Czekamy. No i mamy Frozen Lake, proszę Państwa. Przemek wychodzi dekiem z Sentinelem. Czym wyjdzie Koper? No i Koper tutaj swoim bardzo mocnym dekiem. Jeżeli chodzi o Kopra, jest to chyba jego ulubiony dek, a jeżeli nie ulubiony, to na pewno miał największe sukcesy właśnie tym dekiem. Zobaczymy, co nam pokażą zawodnicy. No i tutaj Koper rozpoczyna działem. Nie jest to najlepsza kolejność, aczkolwiek już mamy po. No i zdecydował się na zadanie damage'u. Teraz Przemek będzie bił Sentinela, szukając tutaj jeszcze wiedźmy. No ma rozterkę. Ma rozterkę, nie jest to łatwe zagranie. Jednak będzie decydował się na damage bezpośredni i tutaj fajnie dosyć to wyszło, bo ten ksiądz tutaj jeszcze powrócił do tego Sentinela, przyjmując garść obrażeń. Gigant zadał tam obrażenia, aczkolwiek no niestety i wampir, i ksiądz te obrażenia po prostu zredukowały. Teraz mamy strzał sentinelem Przemka. No pięknie, bardzo ładnie, jeszcze powrót do Paladyna. Bardzo ładnie, rozsądne rozwiązanie. Tutaj bezbłędne, nie było chyba tutaj lepszej możliwości. No i Koper podbudował te swoje działo. Przemek będzie musiał naprawdę bardzo mocno uważać, szczególnie, że teraz będzie ostatni ruch księdzem Kopra, a następnie będzie działo. Przemek sprawdza to działo, jest czujny, widzi na co trzeba uważać. Dobrze, że tutaj nie jest kolejny Sentinel, który uniemożliwiłby w jakikolwiek sposób ucieczkę od tego działa, ależ no piękny strzał Przemka, dobra odpowiedź, bardzo dobra odpowiedź, aczkolwiek tutaj mamy no dwie postacie Przemka obok siebie, gigant i golem są obok siebie, ale nie, Koper zdecydował się na strzał w Sentinela, w dodatku podbudował sobie troszkę działo, no. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Przemek gigantem będzie próbował najprawdopodobniej bić tamtego paladyna. Giganta zostawił, ponieważ zada obrażenia wampirowy, który tutaj już wygląda dość krucho. Aczkolwiek na szczęście jest ten paladyn, który powinien wesprzeć. Tak jest, dokładnie tak. No i tutaj mamy plus 160 obrażeń, więc taka trochę syzyfowa praca nad tym wampirem. Przemek tutaj będzie kombinował zagranie. O. Myślę, że nie to do końca było zamierzone, aczkolwiek nie jest najgorzej, tylko że ten wampir tutaj naprawdę będzie groźny. Tak jest, dokładnie tak. No i niestety Przemek stracił już połowę swojego deku. Koper cały czas z wizją działa z ponad 3/4 HP. Przemek zdecydował się na strzał wampira, paladyn dalej żyje, działo z 2 trzecie HP, mamy 3 razy 65, mamy 195 obrażeń, które leci w wiedźmę i w dodatku jeszcze Śnieżka 11 kończy to spotkanie. Tutaj Przemkowi będzie bardzo, bardzo ciężko wyjść z tej opresji. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że chyba już za późno na korekty. Niestety, tak jak mówiłem, jest to najmocniejszy dek Kopra. Było to do przewidzenia, że ta pierwsza runda może się tak skończyć, a nie inaczej. Przemek już tutaj chyba odpuścił, sprawdza sobie, co tam się mniej więcej dzieje, ale tam nic ciekawego. No i tutaj już taki strzał rozpaczy. Chyba tutaj startuje Przemek z kolejnymi produkcjami do Oscara.
No i Koper wykańcza z kliniczną precyzją. Jeszcze tam wampir wbił swoje kły w tą szarą kamienną kulę. Dobra gra. Dobra gra. Widzimy, jak chłopaki teraz się omawiają na kolejną rundę. Obaj potwierdzili gotowość i teraz Przemek będzie rozpoczynał to spotkanie i wyjdzie dekiem ofensywnym z duchem. Najprawdopodobniej będzie to grzyb. Tak jest. Pewnie Koper troszeczkę się spodziewa i wydaje mi się, że będzie to samo. Tak jest. Tak jest, dokładnie tak. No jeżeli chodzi o rozstawienie, obaj zaczynają satyrem. Nie jest to ustawienie, które którykolwiek z nich by sobie wymarzył. No, Przemek tego satyra zostawił tam na górze, niestety bez obrażeń w pierwszej kolejce. Koper teraz tutaj dosyć ma ciekawą wizję i wyszło mu to, tak, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Koper tutaj ma zaczarowanego ducha i satyra. Przemek teraz tutaj będzie bił drzewem, wzmacniając jeszcze satyra i 237 podwójnie. Uważam, że jest ok, aczkolwiek teraz Koper zada ponad 400 obrażeń Przemkowi w połowie Przemka zespołu. Tutaj bardzo wiele HP straci. Ale czy to nie była pułapka Przemka? Ale czy to nie była Przemka pułapka? Dokładnie tak. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Koper niestety furii po utracie trzech zawodników. Tym drzewem, niezaczarowanym drzewem, raczej już tutaj ciężko będzie cokolwiek zrobić. Przemek tutaj już musi tylko dokonać formalności. Powiedziałbym nawet, że to są sprawy kosmetyczne. Może się pobawić, ale no, widzę, że bez większych szaleństw. No i tutaj Koper jeszcze odwinął się. Połowa teamu Przemka została wysłana na cmentarz. Ale niestety, to jest to właśnie, o czym mówiłem. Dobra gierka, panowie. Przypominam, wynik 1-1. I za chwileczkę runda trzecia. No i przypominam, że teraz Przemek będzie przyjmował zaproszenie od Kopera w rundzie trzeciej. Zobaczymy, co pokaże nam Koper. Czy powtórzy deck z rundy pierwszej, czy w jego repertuarze zobaczymy coś nowego, coś ciekawszego. Może czymś nas zaskoczy, kto wie. Czekamy na zaproszenie. Mamy Foundry, najprawdopodobniej będzie to Sentinel. Tak, mamy Sentinela zamiast Giganta. Tutaj widzimy Tundera, który jest doskonałym substytutem, jeżeli chodzi o tą postać. Przemek został przy duchu i rozpoczyna satyrem. Dobry Endhand, tam jeszcze w guziki poszło. Nie najgorzej. Zobaczymy, co tutaj Koper wymyśli. Całkiem solidny damage. Aczkolwiek, no i tutaj jeszcze Wiedźma zredukowała trochę obrażenia satyra. Nie będzie tego magicznego 237, aczkolwiek będzie jeszcze więcej, bo będzie 303. Pięknie. Przemkowi się udało. Dobra robota. No, a Koper tutaj tym sentynelem najpierw tak jest. Dokładnie tak. Będzie tutaj musiał bić tego satyra, który jeszcze w razie czego by dostał od golema, więc to już była kwestia przesądzona. Przemek czarodziejką będzie pchał drzewca w golema po 172. Niestety nie, aczkolwiek ta czarodziejka jeszcze tam w dół poszła, zabierając 118 sentinelowi.
No i teraz Tunder, który najchętniej by widział Przemka postacie w kupie. Niestety Przemek zabezpieczył się przed tym, dlatego 3 razy 82 solidny damage, aczkolwiek jeszcze tutaj golem. No i właśnie to jest to wykorzystanie mapy. Robi się nam naprawdę ciekawie. Przemek będzie sięgał po tego buffa, tego drzewca i będzie chyba schodził po sentinela, żeby który... Ależ nie, to był właśnie golem. Który jednak przeżył. No, troszeczkę zabrakło tutaj chyba szczęścia Przemkowi, bo Koper dosyć mocno tego sentinela mógł nabić. Wykorzystał tyle, ile mógł, że tak powiem. No i tutaj Przemek będzie próbował się odwijać w sentinela. Tam wymierzył sobie, zobaczył, sprawdził szczeliny, sprawdził odległości, sprawdził luki, ale nie. Niestety nie. Chyba tutaj emocje biorą górę już u chłopaków. Jakby nie patrzeć, jest 1-1. Runda jest bardzo, ale to bardzo zacięta. Powiedziałbym nawet, że szala zwycięstwa, co ruch przychyla się, zmienia swoje miejsce. Przemek decyduje się na strzał bezpośredni w Tundera, łapiąc jeszcze guzik. To było, nie złapał guzika, to było po prostu 3 razy 72 od czarodziejki. Co nie było najgorszym wynikiem, aczkolwiek Koper teraz będzie odwijał się i tak, mamy to samo. No, bardzo ciężkie te ciosy w końcówce tego spotkania. Przemek jest w tarapatach. Nie ma co mówić, Przemek jest w tarapatach. Ciężko mu z tego będzie wybrnąć, aczkolwiek dobre ustawienia tego Tundera, ale za mało. Za mało, chyba trzeba było już go próbować kończyć. No, a Koper jeszcze ściągnął tą czarodziejkę, która również przeżyła. Teraz kolejny będzie Tunder. Przemek będzie próbował bić tego Tundera. No nie, Przemek będzie próbował zbierać duch z bufa od drzewa i 118. I teraz Tunder ma dwie Przemka postacie obok siebie plus Sentinel. Wydaje mi się, że to będzie już strzał kończący i tak, dokładnie tak. Koper obejmuje prowadzenie. Wynikiem 2-1 gracze podziękowali sobie. Świetna sportowa atmosfera. Dobra robota. No i teraz Przemek z stratą jednego punktu zastanawia się, czym tu teraz wyjść, co zostawić sobie na farmę, jak wyprowadzić to spotkanie na 3-2. Jeszcze są szanse. Nic straconego. Przemek sprawdza gotowość Kopera. O, tutaj jeszcze się zastanawia, w którą stronę. No, Koper jeszcze potrzebuje momencik. Dajmy chwilę zawodnikom. Koledzy klanowi zawodników dzisiejszego spotkania dopytują się o wynik meczu. Przemek potwierdził, że Koper prowadzi 2-1. No i Koper potwierdza gotowość, nie czekając dalej. Przemek najprawdopodobniej. A tutaj Przemek chce jeszcze zobaczyć, co tam ciekawego jego szef i założyciel jego klanu, Artur, ma do powiedzenia, może jakieś tam rady, może wskazówki, które pomogą wyjść Przemkowi z tego niezbyt najlepszego dla niego startu. Arturowi się schodzi. Albo mi się zerwało połączenie.